płynie węgorz. Widzicie go? Jaki duży węgorz. No prawda, dziwny dźwięk. Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w Menlo. I tak się prezentuje tutaj widok na jezioro Corrib. Tam widać kawałek Galway. Piękna pogoda. Słońce. I teraz idziemy na kamieniołom w Menlo. Okej. Jesteśmy na kamieniołomie. Jakiś dziwny dźwięk. Ptak chyba wydaje, ale nie jesteśmy pewni. Idziemy zobaczyć dalej. No prawda, dziwny dźwięk. Gdzie tam na górze, wiesz? Też takie idzie jakby z dołu, nie? I... Z dołu to słychać. No, zaraz podejdziemy, zobaczymy. Przydajesz może ten zwierzek upolował ptaka i wiesz. No tak właśnie wygląda ten kamieniołom. Na Menlo. Dobra, idziemy zobaczyć, co to za dźwięki. Słyszycie? Jesteśmy coraz bliżej. Ale coraz ciężej tutaj w ogóle iść. I co, samego mnie tu zostawiasz? No to co, tutaj naokoło, dawaj, chodź. Okej, dobra, idziemy. No dobra, czekaj, wejdę tu na górkę. Nie wiem, czy tam dalej przejdziemy. Okej. Słyszycie ten dźwięk? To właśnie ten ptak. A tutaj jest drugi. No, zaraz. Strasznie dziwne dźwięki wydają. Ej, one wyglądają jak papugi. I one tak latają jak papugi. Oj. Okej, nie wiem. No, przybliżam cały czas. Bardzo duży ptak. O, usiadł tam. Okej, nie wiem. Dziwne. Jeszcze raz ten dźwięk. To jest ten ptak. A tutaj jest drugi. Okej. Miejsce wygląda tak. Tutaj jest sterta kamieni, którą trzeba było pokonać. Normalnie spinać się. Tutaj jest ten kamieniołom. O, znowu wróciłem.
cały czas latają tutaj. No dziwne. Okej, okay, a tutaj jest jeziorko. Okay, trochę mokro. Tak to wygląda. Całkiem fajnie. Tam gdzieś w oddali słychać jakichś ludzi. Nie wiem, co się dzieje. Cały czas lata ten ptak. Jeśli się ktoś zna i co to za ptak może być w Finlandii, to jestem ciekawy, naprawdę. Ale mnie obserwuje. Okej, dobra. Dobra, wracam, bo Agnieszka tam krzyczy. Naprawdę fajne miejsce. Okej. Tutaj jest jakiś stary zbiornik. Na jakąś ropę czy coś. To jest kolejne bajorko. Woda jest bardzo czysta. Ale tak zazwyczaj jest na kamieniołomach, że woda jest bardzo, bardzo czysta, bo jest przefiltrowana pewnie przez kamienie. Tutaj druga strona. Jest naprawdę fajnie. Zobaczcie tylko na tą wodę. Zobaczcie. Tu płynie węgorz. Widzicie go? Jaki duży węgorz. Jak podpłynął w ogóle blisko. Ja cię kręcę. Jaki wielki węgorz. Po raz pierwszy widzę węgorza z tak blisko. Naprawdę. Ogromny. Bo ja tu się morsuję. Z węgorzami, no. Okej. Okay. One gdzieś przepływają pod spodem? Z rzeki? Nie mam pojęcia, nie no. One muszą być gdzieś głębiej, nie? Nie wiem. Nie wiem, muszę poczytać o węgorzach. Ciekawa sprawa, co? Okej, dobra. Okej, to by było na tyle. Zachód słońca. Tu Aga robiąca zdjęcie. Tam gdzieś jest pan węgorz. Pozdrawiamy.